Jak Najświętsza Panna rozważała mękę Pana Jezusa, jej pełne pokory uszanowanie przy przyjmowaniu Komunii Świętej, moja córko, chciałam Ci pokazać całe nabożeństwo, jakim otaczałam mękę i śmierć mego Najświętszego Syna, aby zganić i zawstydzić niezmierną obojętność, jaką ludzie okazują wobec tego niewysłowionego dobrodziejstwa odkupienia. Jakże wstrętna i niebezpieczna jest niewdzięczność i obojętność ze strony ludzi? Obojętność jest oznaką pogardy, bo człowiek nie zapomina tego, co ceni. Jakże ludzie mogą pogardzać tym nieskończonym dobrem, które przypadło im w udziale? Jakże mogą zapomnieć o miłości, z jaką odwieczny Ojciec wydał na śmierć swego jednorodzonego Syna? Jakże mogą zapomnieć o owej miłości, z jaką Syn przyjął tę śmierć? Martwa ziemia jest wdzięczna temu, kto ją uprawia i pielęgnuje. Dzikie zwierzęta oswajają się i stają się łagodne, aby okazać wdzięczność za doznane dobrodziejstwa. Także ludzie pomiędzy sobą są wdzięczni swym dobrodziejom. Jeżeli ktoś wobec nich okazuje niewdzięczność, czują się dotknięci, uważają to za obrazę i potępiają takie zachowanie. Skąd więc bierze się ta niewdzięczność ludzka wobec Boga i Odkupiciela? Dlaczego ludzie zapominają, ile wycierpiał, aby ocalić ich od wiecznego potępienia? Mało tego, ze swej strony uskarżają się, że Bóg nie spełnia jak najprędzej ich życzeń, aby śmiertelnicy dowiedzieli się, jaką odpowiedzialność ściągają na swoją głowę przez taką niewdzięczność. Oznajmiam Ci, gdy Lucyfer i jego złe duchy spostrzegają w jakiejś duszy taką niewdzięczność, wtedy są pewni, że należy ona do nich. Jeżeli ktoś nie zważa na dobrodziejstwa wyświadczone przez Boga, nie pozna się także na diabelskich sztuczkach i oszukaństwach. Próbują wtedy kusić i doprowadzać do upadku takie dusze, które nie posiadają najskuteczniejszej broni przeciwko nim. Ponieważ złe duchy wiedzą o tym wszystkim, więc dokładają wszelkich wysiłków, aby zatrzeć w duszę człowieka pamięć o dziele odkupienia, a zwłaszcza o męce i śmierci Pana Jezusa. Osiągają ten cel w przypadku wielu ludzi i szerzą spustoszenie pomiędzy duszami. Jeżeli natomiast człowiek pobożnie rozpamiętuje mękę Chrystusa, wtedy szatani tracą odwagę i boją się nawet wystawiać na pokusy taką duszę. Wiedzą bowiem, że do rozpamiętywania męki Pańskiej pochodzi siła, która uniemożliwia im zbliżenie się do takiego człowieka. Jeżeli chodzi o przygotowanie do przyjęcia Komunii Świętej, to rozważ sobie, jeśli ja, która jestem matką tego, którego miałam przyjąć do mego serca, uważałam się za niegodną przyjęcia komunii i używałam tylu środków, by uzyskać czystość odpowiednią do przyjęcia tego sakramentu, cóż powinnaś czynić Ty, która jesteś tak marna, podlegasz tylu błędom i niedoskonałościom? Oczyść świątynię Twego serca, zbadaj ją w świetle Bożym i przyozdób cnotami, albowiem przyjmujesz do swego serca odwiecznego Boga. Tylko On był dostatecznie godny przyjąć siebie w sakramencie. Poproś o pośrednictwo aniołów i świętych, aby wyjednali Ci łaskę majestatu Bożego. Przede wszystkim jednak upominam Cię, abyś udawała się do mnie i mnie o tę łaskę prosiła, albowiem jestem szczególną patronką i opiekunką tych, którzy pragną z należytą czystością przyjąć Komunię Świętą. Jeżeli wzywają mnie w tym celu, staję wtedy przed tronem Najwyższego i proszę Pana o łaskę i miłosierdzie dla tych, którzy godnie chcą przyjąć Go w Najświętszym Sakramencie. Wiem bowiem, jak powinno wyglądać miejsce, do którego Pan ma wstąpić.
Teraz, gdy jestem w niebie, nie zaniechałam gorliwości, z jaką na ziemi usiłowałam przyczynić się do pomnażania chwały Bożej. Proś także o pomoc aniołów, którzy również starają się o to, aby dusze z największą czystością i nabożeństwem przyjmowały Komunię Świętą.